Przedłuża się remont ulicy Wieluńskiej w Kępnie. Inwestycja miała być zakończona do końca sierpnia. Droga jednak jest nadal nieotwarta, a kierowcy pytają, ile to jeszcze potrwa. Ulica Wieluńska jest zamknięta od 23 maja na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 do skrzyżowania w Mianowicach. Całość inwestycji realizowana jest przez powiat kępiński, a wykonawcą jest firma Skanska, która miała zakończyć pracę do końca sierpnia. Dlaczego wykonawca wydłuża termin? Chodzi o to, żeby zakończenie prac było rzeczywiste. Żeby było tak, jak być powinno, jak zostało zapisane w umowie i brakowało im rzeczywiście tygodnia, dwóch tygodni na to, żeby te wszelkie prace, o które my wymagamy, tak, które pilnujemy tego bardzo, były wykończone, zakończone tak, jak być powinno. I stąd przychyliłem się do prośby wykonawcy, aby przedłużyć o 2 tygodnie. A wiadomo, kiedy już będzie zakończona ta inwestycja? W połowie września będzie wszystko, mam nadzieję, absolutnie zakończone. Całość inwestycji kosztuje prawie 3 400 000 zł. Do końca miesiąca zakończy się także inny remont w newralgicznej części miasta. W całości oddana zostanie ulica Walki Młodych wraz z rondem łączącym drogę z byłą krajową 8.